przepiękna i bardzo dziwna. Tak bym powiedziała w dwóch słowach o tej książce. Jej tytuł to Bombastica Naturalis. Tak, dobrze przeczytałam. To Bombastica Naturalis. I już Wam mówię, o czym jest ta dziwna książka. Przedmowa do pierwszego wydania Bombastica Naturalis napisana przez słynnego doktora, botanika i filozofa przyrody Bombastusa Cymbaliana. Bombastusa Cymbaliana. Powiadają, że kiedyś, dawno, dawno temu, mamy tutaj to opisane w tym takim wstępie do całej historii, pewnego dnia zły czarodziej o imieniu Złowromir, więc wiadomo, że zły, przechadzał się po krainie Smutani i tak się rozglądał i tak był, wiecie, nie za bardzo wiedział, co ma ze sobą zrobić, aż okazało się, że wkurzyło go pewne drzewo. Płaszcz czarnoksiężnika zaplątał się w gałęzie dębu korkowego. I wiecie, co zrobił za karę? Ten Złowromir zamienił to drzewo w człowieka. No w zasadzie jest to kara mega straszna. Dopasowanie drzew i roślin do ludzkich zmysłów przynosiło nieudane owoce, ale nie zawsze tak było. Bo czymże innym jest taka książka, jak nie właśnie jakimś elementem drzewa? Z czego się robi papier? Jak powstaje papier? No na początku gdzieś tam jest drzewo. Tak samo koła, tak samo wozy, tak samo budowane domy, tak samo masa rzeczy. Na początku były drzewami, potem miały do czynienia z ludźmi i potem stały się czymś niezwykłym albo czymś całkowicie zwykłym. I wiecie co? O tym jest ta książka, o tej właśnie zwykłości i niezwykłości roślin, które nas otaczają. I na każdej stronie, a ilustracje są tutaj po prostu zniewalające, na każdej stronie mamy opisaną jakąś roślinę i te opisy są trochę prawdziwe, a trochę nieprawdziwe. Tutaj mamy dynia karoca i zobaczcie, faktycznie jest coś takiego jak dynia, jest taka roślina, ale już karoca kojarzy się z bajką. I na każdej stronie w tej opowieści poznajemy właśnie tego rodzaju rośliny, czyli takie trochę prawdziwe, a trochę z przymrużeniem oka. Mamy bawełna skarpetnik. Taka roślina. Najnowsze badania dowodzą, że skarpetki wyrastające z owej bawełny są dziełem małej gąsienicy, szwaczki, która zamieszkuje liście tej rośliny. O, tu jest też jeszcze jedna fajna roślina, słonecznik kolektor. I tutaj mamy pokazane te słoneczniki. Kwiat zdolny przechowywać energię słońca. Nocami przekazuje nagromadzone za dnia ciepło na dachy i ściany, ogrzewając w ten sposób całe domostwa i każdą izbę z osobna. Więc widzicie, że mamy tutaj trochę opowieści o prawdziwej roślinie, a trochę taki wymysł. Albo tutaj, zobaczcie jaka piękna ilustracja. Strzemplica peruczka. Przykre przeżycie spotkało markizę de Cornichon. Otóż gniazdujące w jej strzemplicy jaskółki postanowiły migrować wraz z peruczką w pazurkach, tym samym obnażając jej ogórkowatą głowę. O, jest narcyz zwierciadełko. One trochę obrazują cechy charakteru różnych ludzi, albo jakieś nawyki, jakieś przywary. Trochę się z pewnych rzeczy śmiejemy. Ale generalnie bawimy się słowem. Bawimy się słowem i obrazem, bo no jest magia w tej książce. To jest książka dla tych, którzy lubią takie baśniowe, bajkowe odsłony i lubią wyjątkowe ilustracje, do których mamy opisy, które no nie są tak do końca oczywiste. Jak dla mnie to te opisy są początkiem jakiejś większej, dłuższej, ciekawszej historii i tak właśnie czytałabym tę książkę z najmłodszymi.